Rzeczywiście takim wspólnym projektem mogłaby być ta gdzieś tam między wierszami omawiana linia kolejowa z Krakowa do Podłęża? To jest bardzo ważny element. To, że udało się w kontrakcie zapisać na liście podstawowej budowy linii kolejowej Podłęże, Szczyżyc, no i później włączenie do tej linii Muszyna, Nowy Sącz, Ochabówka, to jest decyzja, bym powiedział, przełomowa w takich politycznych kategoriach. Dzisiaj musimy, i wierzę, że tak będzie, mieć studium wykonalności, które jest w trakcie opracowywania. Ono wskaże, jaka jest efektywność tego przedsięwzięcia z punktu widzenia ekonomicznego. Mam nadzieję, że te bilanse zarówno w taboru towarowego, bo on będzie dominował, plus uzupełnienie tego o przewozy pasażerskie sprawi, że ona będzie również efektywna ekonomicznie, uwzględniając w sposób naturalny te czynniki społeczne. No i dziś to pewnie jak jakiś sen brzmi, no ale de facto to pozwoli nam w 50 minut, może w 45, może w 50 minut dojechać z Limanowej do Krakowa. To ja od ponad 10 lat jeżdżę do Krakowa godzinę 15. To oznacza, że rynek pracy w Krakowie jest naturalnym miejscem również do szukania zatrudnienia dla mieszkańców z powiatu limanowskiego. No to uatrakcyjniłoby ten teren, udostępniło komunikacyjnie same korzyści. I wierzę, że nie to, że to jest realne, bo to jest potwierdzone. Wpisanie do dokumentów rządowych było też konsekwencją wpisania do korytarza europejskiego. To jest sieć uzupełniająca sieci TNT, a więc tej podstawowej europejskiej. Są fundusze europejskie. Unia bardzo wyraźnie pokazuje, że priorytetem jest transport kolejowy. Przygotować wszelkie dokumentacje, co też nie będzie łatwo, bo mówimy o terenie chronionym. Często te tereny są objęte obszarem Natura 2000. No ale wierzę, że wszystkie te kolejne kroki będą realizowane zgodnie z harmonogramem i to pozwoli nam wybudować tą linię.